Witajcie. Pewnie niewielu z Was zadaje sobie pytanie, jak sprawuje się nóż SOC Night Vision, ale dla tych, którzy pytanie to sobie zadają, jest oto ten krótki filmik. Nóż ten używany przeze mnie przez około 2 lata sprawdza się świetnie. Widzicie, jest on obustronnie naostrzony, posiada piłkę. Piłka niestety jest z jednej strony profilowana, fajna przy codziennej pracy. Natomiast uważajcie, ponieważ nie jest to jakaś super piła, którą możecie wykonywać najcięższe zajęcia, więc będzie się kruszyć na tych ząbkach, więc tutaj trzeba jednak brać pod uwagę, że jest to nóż. Natomiast jest to fajny dodatek, którego często używam i Wam również polecam. Taki nóż, który jest wyposażony w piłę do codziennej pracy. Nóż jest z dobrej gatunkowo stali, ładnie się ostrzy, więc nie jest to nóż tani, budżetowy, tandetny. Tutaj możecie sobie zobaczyć oznaczenia tego noża. Nóż posiada klips. Fajna sprawa, klips można sobie przestawiać dla osób prawo-leworęcznych. Posiada otwór na rzemień, jakąś linkę do chowania. Nóż jest wygodny pod kątem wielkości, fajnie mieści się w kieszeni, fajnie mieści się w dłoni, nie jest za długi, nie jest za krótki. Widzicie, on jest w takiej wersji polerowanej stali, to nie jest taki mat. Jest odporny na działanie kwasów, nie ma z tym problemu u mnie. Przy używaniu go, tak jak mówię, na co dzień w kieszeni do różnych prac, nigdy nie było problemu tutaj, żeby on łapał jakieś reakcje chemiczne. Trzeba go po prostu ostrzyć co jakiś czas, jak każdy nóż. No ja akurat nie polerowałem, dlatego widać, że nóż już trochę przerobił. Natomiast da się to po prostu odświeżyć na pewno również. I co ważne, nóż nie jest tani, ale dzięki temu on Wam się zaraz nie rozleci. Te łączenia tutaj na rękojeści noża są naprawdę wytrzymałe. On już trochę po prostu pracował, ciął, podważał do takich codziennych czynności przy prowadzeniu jakiejś działalności albo pracy. To jest nóż, który Wam się nie rozleci po miesiącu, po dwóch. Możecie tym spokojnie pracować, wywierać jakiś nacisk rozsądny. I jest to nóż wytrzymały. Rękojeść jest matowa, taka chropowata, on się nie ślizga w dłoni. Jest wygodny, szybko się go otwiera, szybko się go zamyka, więc fajna sprawa. Jeśli szukacie takiego noża na co dzień do kieszeni, do pracy czy po prostu do noszenia, dobry wybór. Polecam Wam. No i cóż, pozdrawiam. Na razie, hej.